Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu pokazać katalog radioodbiorników. Ciekawy katalog z lat 1934-1935. On oczywiście oprócz tego, że są tam radioodbiorniki, które w tamtych czasach były oferowane w sklepach, to jeszcze ma bardzo dużo tak zwanego osprzętu radiowego, który dla miłośników tego tematu na pewno będzie bardzo ciekawy. My w Polsce mamy, mówię głównie o czasie powojennym, bardzo ciekawe tradycje. No, muszę powiedzieć, że radioodbiorniki, które były produkowane, no na przykład dzisiaj będę mówił o Dzierżoniowie, to były takie bardzo znane. Pierwszy taki w 1947 roku to była AGA. Bardzo ciekawy radioodbiornik. Później się oczywiście w 1950 do 58 roku pojawiły się Pioniery. No, później już był taki fajny, bardzo podobny do Pioniera radio, które się nazywało Mazur. Ale mówię, mamy całe szczęście wielu kolekcjonerów zbierających zabytki techniki. Ja ich znam co najmniej paru. Ostatnio taki młody tutaj z Leszna, Justkowiak, zbiera właśnie ten. I jak będzie dzień kolekcjonera, to na pewno znowu nam coś ciekawego pokaże. Tutaj Państwo na dole, pan będzie taki uprzejmy, pokaże, no właśnie pokazuje. To, co jest dla mnie ciekawsze czasami w radioodbiorniku, to są ścianki tylne. Ten na samym dole, który stoi, to jest właśnie to radio Pionier, które ma ten symbol U2 i ono było produkowane w latach 1950 do 58. Później były inne modyfikacje. Proszę sobie wyobrazić, że tych radioodbiorników łącznie różnych modeli było wyprodukowanych ponad 1 000 000 sztuk. Także jest to najbardziej taki znany, powiedzmy, polski radioodbiornik. Pionier to jest taki synonim. No i proszę zwrócić uwagę na tylną ściankę, którą tutaj tylko prezentuję, żeby nie przynosić tyle tych radioodbiorników. Jest to bardzo ciekawy radioodbiornik. Jest to Pionier symbol B, czyli znaczy był bateryjny, czyli nie był zasilany siecią, tylko można go było bateriami na prąd stały zasilać i było to bardzo praktyczne. No, jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że obudowy tych radioodbiorników są niezmiernie ciekawe. Także jak nawet gdzieś na strychu spotykam obudowę, która jest bardzo, bardzo ciekawa, a nawet nie wiem od jakiego ona jest radia, to proszę zwrócić uwagę, jak się pięknie taka właśnie bakielitowa obudowa prezentuje. Bardzo prawdopodobnie, że ktoś ma takie radio, gdzie jest uszkodzona obudowa, a ja mam na razie samą obudowę i znając życie, prędzej czy później ten ktoś do mnie trafi. Tematem dzisiejszej audycji jest radiokatalog, tutaj 1933-34. Proszę zobaczyć, pan Hans Nissen miał w Hamburgu sklep duży, tak sądząc z tego napisu, który tutaj jest, i on był przedstawicielem firmy Georga Sieberta, który w Berlinie, jakby to powiedzieć, miał na pewno dużą hurtownię. No i właśnie chciałem tutaj, że tak powiem, przekartkować Państwu ten katalog, ponieważ tak jak wspomniałem, no myślę, że ten pan tak wyglądał, no bo jest tu jego podpis i pisze, że to jest Hamburg, oktober 1933. No i możemy na stronach kolejnych po kolei zobaczyć, jak wyglądały radioodbiorniki w tamtych czasach. Oczywiście te radia były w różnych cenach. Tutaj mamy na przykład 76 Reichsmarek. To wcale nie jest tak mało pieniędzy. Radia, oprócz radia takiego kryształkowego, zawsze trochę kosztowały. No tutaj mamy kolejne, zawsze mi się podobają te takie okrągłe skale, gdzie właśnie ustawiając zakres mogliśmy, powiedzmy, wybrać jakąś odpowiednią audycję. I też proszę zwrócić uwagę, że te ceny tych niektórych radioodbiorników kształtowały się różnie w zależności od rodzaju wykonań i od ilości, powiedzmy, tych dodatkowych zakresów. No tutaj już mamy takie bardziej, powiedzmy, prezentujące się duże lampowe radia różnych firm. Każda miała jakąś tam swoją nazwę, ale tak jak mówiłem, sprzedawał to te bani. I tutaj wchodzimy do osprzętu, czyli mamy różnego rodzaju transformatory, różnego rodzaju zasilacze, co na przykład w mojej pracy jest bardzo przydatne, bo czasami widzę jakiś przedmiot i nie za bardzo wiem, do czego on służy. Tutaj mamy właśnie od radioodbiorników kryształkowych te właśnie tak zwane kryształki. Tu mamy różne izolatory, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że radio nie tylko potrzebuje zasilanie, ale potrzebuje też antenę. I czasami te anteny miały bardzo, bardzo duży zasięg, żeby to dobrze było odbierane. No,
Kolejne przystawki, urządzenia, które były, to jest też od radia kryształkowego. Tu mamy różne zasilanie, różne baterie, także to jest tutaj stosunkowo ciekawe. No oczywiście te wszystkie kable miały różne oploty, no i właśnie też są pokazane, w jaki sposób te rzeczy były uziemniane. Jest pokazane, w jaki sposób się montuje te różne przewody. Jest tutaj naprawdę wszystko związane z anteną. Tutaj kolejne właśnie takie złączki, przystawki. Dzisiaj też jak pójdziemy do sklepu dla budowlańców, to tam są różne takie elementy, a tutaj też wszystko jest związane z tą anteną, ponieważ im lepsza była ta antena, tym później był lepszy odbiór. Proszę nadal patrzeć, to są wszystko rzeczy związane, a antena jednocześnie musiała być specjalnie uziemniona i specjalnie zabezpieczona, ponieważ w czasie wyładowań atmosferycznych była czasami, że tak powiem, atakowana przez pioruny. Kolejne, no tu już takie tradycyjne izolatory. Tu na przykład pokazane, jak na kominie odciąg się montowało. W każdym razie są to cały czas materiały izolacyjne. Cały czas wszystko, proszę zobaczyć, jest antenen material. Czyli ta antena była równie ważna jak to radio, które było pod tą antenę podłączone. To oczywiście to wszystko musiało być w odpowiedni sposób włączone. Dzisiaj mamy kołki rozporowe, dzisiaj wiele rzeczy kleimy, a dawniej wszystko musiało być, jakby to powiedzieć, na fest do muru przymocowane. No tu już mamy troszeczkę takich dodatkowych rzeczy związanych na przykład z pomiarami. Robiono różne takie zasilacze, do tego były potrzebne tablicowe woltomierze, były też zwane warsztatowe i dzięki temu możemy zobaczyć, jak powinny wyglądać te końcówki, jak to wszystko powinno być zarobione. Ja właśnie lubię, tu są właśnie takie końcówki, gdzie się robi, gdzie się wkłada tak zwane wtyki bananowe. Tutaj macie Państwo różne rodzaje tych wtyków bananowych. Ja jeszcze pamiętam, jak właśnie się z tyłu podłączało to uziemnienie, podłączało się antenę, żeby to wszystko dobrze się prezentowało. No, na kolejnych stronach mamy kolejne złączki, kolejny osprzęt, tak zwane krokodylki, takie zaciski, no tu akurat pisze, że to są klamerki, no to jedynie możemy dzisiaj znać, jak ktoś podładowuje akumulator, to na klemy zakłada takie końcówki. No, tak jak wspomniałem, to wszystko trzeba później, wiedząc, że na przykład jest wyładowanie atmosferyczne, trzeba było odłączyć te rzeczy. To są specjalne hebelki. Ja jeszcze z dzieciństwa pamiętam, taki hebelek był też u nas w mieszkaniu zamontowany, gdzie wyłączaliśmy telefon, żeby dodatkowy dzwonek nie dzwonił, a powiedzmy te rzeczy były związane z radioodbiornikami. Ja nie pamiętam czasów, kiedy były te takie kołchoźniki, czyli te głośniki w domu, ale w każdym razie no tutaj mogę się z tymi rzeczami zapoznać. Tu mamy słuchawki do radioodbiorników, tu tak jak wspomniałem, baterie anodowe są pokazane, no kolejne urządzenia, które były przydatne przy różnych takich urządzeniach. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy adaptery, czyli można było do radia, jakby to powiedzieć, przystawić przystawkę, że można było odtwarzać płyty. No tutaj mamy elektryczne motory potrzebne, no tu już mamy lutownice, różne bateryjki i bezpieczniki, nie bateryjki, tylko żarówki, które były w radioodbiornikach. No tutaj cały osprzęt różnych bardzo znajomych kształtów, jeżeli chodzi o bezpieczniki, ponieważ bezpieczniki były niezmiernie ważne. No i różne były kable, no i tutaj już taki osprzęt opisowy. W każdym razie na pewno jest to ciekawy katalog, który ukazuje, jak te stare radia wyglądały. Ja muszę powiedzieć, że na bieżąco staram się, jeżeli zdobędę jakieś radio, je sprzedać, ale właśnie proszę zwrócić uwagę, niedawno udało mi się takie ładne, piękne, drewniane, meblowe radio z magicznym oczkiem kupić. Jest to radio produkcji radzieckiej, wygląda na radio, powiedzmy, gdzieś z lat 40. Jest to naprawdę piękny mebel, który może być nie tylko ozdobą. No i proszę zwrócić uwagę,
że on jeszcze ma tutaj adapter, czyli jest to na wskroś nowoczesne radio. Ten adapter, ten element tutaj, na którym się odtwarza płyty, jest resorowany na takich specjalnych sprężynach, czyli powiedzmy ta płyta nie drży, jeżeli się tańczy w pokoju, bo jak podłoga była drewniana, to czasami było tak, że jak ktoś wycinał chałupce, to płyta przeskakiwała i nie było odtwarzania, ale tutaj też proszę zwrócić uwagę, jakie piękne, drewniane, stare, lampowe radio. Także pokazuję katalog, pokazuję różne radioodbiorniki, ponieważ też należy je zachować dla przyszłych pokoleń. Dziękuję.